z już serii starej, czyli gram w Brawl Stars 2023 na nowym koncie. Jak ucięło trochę początek, no to już trudno, bo nie chce mi się znowu tego... No bo wcześniej wycięło mi początek, więc teraz nie wiem, czy znowu mi wytnie. Szybkie zmiany, które zaszły na tym koncie, no bo trochę zaszło, jest 2 kapuch. No to był Surge, tutaj jest to, nie wiem, czy to było pokazane, no... No i takie zadymiarze. Jeszcze jest taki skin do Poco. Fajny. No i tak wygląda aktualnie moje konto. Oczywiście drugie konto. To są moje ikony. No i tak to wygląda. I teraz sobie zagramy kilka rund, żeby bić start dropy wszystkie. I tak jakby tak. To po to powstała ta seria. Trochę podgłośnie, żeby był dźwięk z gry. Wiem już, że będą lagi. Lekkie. Dobra, szybko. Czekajcie jeszcze na film, który będzie w Halloween. Mniej więcej, bo wtedy będę kupować na wielu kontach bardzo dużo skinów w Halloween. Więc dobra. Tu jakiś bardzo idzie. Może go podjadę w sumie. Teraz low. Dobra. Nie ma go. No. Troszkę mam lag. Przez to nagrywanie. Normalnie to nie mam tych lagów. Dobra. Pool. Ja ten. Jak coś to ja... Ja tu nic ten. Czekajcie, żeby on mnie nie dogonił. W sumie to ja nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Ale dobra, wygraliśmy. Mamy pierwszego Star Dropa. Jest nim rzadki, bardzo rzadki. No słabiutki. Jeden ze słabszych Star Dropów, które da się mieć, więc słabo. I rzadki. No gorzej być nie mogło. Więc dobra. Czekajcie, czy miałem... Dobra, w tym może pograjmy, na tym odcinku. Rico. Tylko może go trochę ulepszę. No i dobra, że kupię mu nawet ten gadżet. Będzie chociaż na odcinku. Teraz, o nie. Bardzo nieciekawie, bo muszę tutaj nagrywanie mam na tym miksie. Ale dobra, już. Zakładam Rico. Nie mam żadnego do niego skina, ale to tam trudno. To się tam kiedyś może kupi. Na razie to ja najbardziej będę chciał do tego Steel kupić skina, Halloween. No i dobra. No, nie gram najgorzej tym Rico. Ale też nie gram jakoś dobrze. Nie wiadomo jak. Bo na moim głównym koncie mam 20 rangę na nim. Ale... No... Tak naprawdę to jedyne, co trzeba umieć grać nim, to... ten. Że odbijać wszystko od ścian. Prawie wszystko od ścian. No nie na przykład jak ja teraz słabo. Nie wiem po co nawet strzelałem w tą ścianę. Żeby pokonać tą Janet. No i tak, nic by to mi nie dało. W takich miejscach jak to, to jest idealne miejsce na Rico. To jest słabe. Dobra. 10 power cubów, nikogo już nie ma. Oprócz ostatniej osoby. On będzie gdzieś tam po prawej. Tak. O, dobra. Jest git. Ogółem to jest jeden z najlepszych gadżetów moim zdaniem z gry, bo ten gadżet po prostu zdaje mega dużo HP, to jest po prostu chore, nim da się na blisko szelkę zabić. No dobra, mamy już kolejną rundę, tu może spróbuję też znowu jakoś, dobra, gadżetem go niszczę, gadżet to jest najlepsza rzecz, co jest w tym Rico aktualnie.
A ten drugi gadżet też nie jest jakiś najgorszy, ale ten jest o wiele lepszy. Nie mam Star Powera, więc nie będę robić tak odbijać od ścian jakieś Power Cube'y. Dobra, tu jest... Patrzcie, jak niszczę. O, nawet nie musiałem strzelać. Jak idealnie. Booster. Booster to no nie za fajny jest, jak macie go za przeciwnika, ale oczywiście przez to, że to był bot, tego pokonałem. Dobra. Jeszcze chyba raz muszę wygrać i będziemy mieć kolejny opening star dropów. Bo teraz są podwójne star dropy. Możecie jeszcze napisać w komentarzu, czy chcecie odcinek z otwierania podwójnych star dropów. Tak. No tak nie wiem, 30 star dropów. Jak chociaż jedna osoba napisze w komentarzu, że chce, to mogę to zrobić. I dobra. Teraz tu trzeba niszczyć tą skrzynkę. Nawet nie zareagowałem na tamtą tarę. O, co to jest za dar? Dobra. To jest Colt. To Colta da radę pokonać. Jakby nie uciekał. Dobra, pokonałem. Gale. Chodź. Dobra, bierę Power Cube'a i... On już chyba zginie w burzy, a jak nie, to go dokończę. Dobra, jest. Nawet nie będę zbierać jego w sumie Power Cube'ów. Tam trudno. Teraz... O. Nawet nic nie trzeba robić. Ten gadżet jest taki OP. I dobra. Teraz. Opening kolejnych dwóch star dropów, jak się nie mylę. Tak. Szatki. Bardzo słabiutkie te star dropy. Nie wiem. Średnie bardzo. I ostatni rzadki. Chociaż tamtym błyskotki wyleciały, więc nie jest najgorzej. Dobra, mamy 2100 puch. Monety za darmo. One też się zawsze przydadzą. I tu punkty mocy, czyli najgorsza rzecz możliwa w tej grze. Misję. Tu mam tą misję, ale jej nawet nie dam rady zrobić, bo mi się nie chce tutaj grać na duo. Dobra, w sumie nie będę grać na knockout, bo na solo jest bardzo dobra mapa na Rico. Jak ktoś nie ma 20 rangi na Rico, to można teraz bijać. Chyba że jest na takim koncie co ja, no to 15 bardziej. No ale dobra, teraz tu jest Karl. Czyli kolejna bardzo dobra postać, ale oczywiście co jest? On strzało poszedł normalnie. Miałem mówić, że oczywiście damy sobie radę z nim, a tu no strzała poszedł. Myślałem, że tu jest spoko ten. Ale jednak go nie było. O, tu jest spoko. Chodź spoko. Ból. Dobra. Tego nie było. Ja miałem... On po prostu za szybko strzelił. Ja już miałem w niego gadżet robić. Po gadżetem bym go zabił bodajże na hita. Albo może na 2 max. Ale mówi się trudno. Dobra. Tutaj nie fajnie, bo Ems jest. Ale gadżetem... No słabo gadżet użyłem. Więc nie na strzała, ale na prawie strzała. Dobra, teraz tu trzeba niszczyć te Power Cube'y. Szybko. Możecie napisać, jaki wasz ulubiony jest skin do Rico. Dobra. Nie ma tutaj chłopa. Nie wiem, gdzie jest kolejny chłop. Inni. Więc nie wiem, będę strzelać może jakoś. O, tam jest dużo. Dobra, może jakoś. Nie wiem, jak do tego doszło. O, i jest tara zabita. Ja strzelałem w tą tarę, ale jakoś nie wiem, zabiłem ośmiopito. Ale to chyba dobrze. Dobra, tam jest Colt. Dojdziemy po Colta. Dobra, on idzie chyba w naszą stronę. Dobra, ja spróbuję go zabić gadżetem. Dobra. Jest zabity. No łatwo z botami grać. Ale wiadomo, boty to boty. Gdybym grał na jakiejś 20 randze, to by nie było tak prosto. Już. Albo 23. No i dobra. Tutaj teraz. Tu trzeba niszczyć tą
Nie umiem w nią trafić, ale trudno. Aha. Ja myślałem, że ona mniej HP zadaje. Gdybym ja od razu wiedział, że ona zadaje 1700 HP, to od razu bym użył tego gadżeta. Trudno, muszę używać więcej tego gadżeta po prostu. Teraz nieważne co jest, muszę użyć gadżeta. Dobra. Ledwo przeżyłem. Już myślałem, że zginę. Ale jest git. Bo przetrwałem. I dobra. Teraz tutaj jest ta rosa. O nie, 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 nie. Bólu, bólu. Dobra. Oczywiście mój super dobry cel mnie nie zawodzi. I umiem bardzo dobrze trafić tą rosę. Nie, no ona zadaje za dużo HP, to jest scam. Dobra, trudno, i tak mam zaliczoną wygraną. Ważne, że jest czwarte miejsce. Nie wiem, czemu ja tak nie ogarniam na tym Riko już. Ale to nieważne. I tak jest czwarte miejsce, to jest najważniejsze. No i dobra. Teraz możecie jeszcze napisać w sumie komentarzu, który was, wasz, który dla was jest ulubiony mech. Mecha skin. Bo dla mnie mecha Mortis albo mecha Kruk. Ono jest co bardzo ładne skiny. Teraz jestem mecha Edgar, ale nie wiem. Moim zdaniem on jest fajny, ale no taki nie wiem. Jest git, ale moim zdaniem nie najlepszy. Lepszy od mecha Bo. To na pewno. Dobra, teraz idziemy na tego Osho. Niego trzeba uważać, bo on jak ja już znam go, jak on czasem zadaje mi po, nie wiem, 3000 AP na pierwszej mocy, to z nim może być różnie. Tutaj gdzieś jest słop, tak. Dobra, jest łatwo. Teraz, gdzie jest ostatni chłop? Mogę w sumie gdzieś tutaj strzelić tym netultem, nic mi to nie da. Ale też nic na tym nie stracę, bo i tak mam 16 power cubów. Nie, dobra, trudno. W tamten krzak strzelę. Dobra. 1000 HP zadałem, nie jest źle. 1000 HP dla Bula, który zadaje miliard razy więcej HP. Dobra, na blisko. I jest kolejna wygrana. Jeszcze dwie wygrane podajże. Albo jedna, nie wiem w sumie. Chyba jedna. I jeszcze wam pokażę co się zmieni, co jest jeszcze takiego nowego na moim koncie, bo zapomniałem na tym, na filmie, gdzie kupowałem mecha, dynamikę, to zapomniałem wam tego pokazać, jak pokazywałem moje główne konto. Dobra. Teraz trzeba szybko wygrać tą rundę, żeby ten film nie miał potrwać 30 minut. Dobra, gadżetem nic nie zrobiłem prawie, ale chociaż zniszczyłem skrzynkę jakąś. Dobra, tu. O, to już się bałem, że ona mnie zabije. Dobra, tam jest Jin. Jest już Winek, więc jest git. Dobra, i teraz po ostatniego net nie zbieram tych power cubów. Dobra. On mnie miał na strzała. Ale to już nieważne. Bo jest win. I dobra, teraz co będzie z ostatnich star dropów? Rzadki. Nie gadaj, że nie będzie żadnego mityka, ani legendy. Ani epika nawet. No, ani jednego. Na moim głównym koncie takie same dropy były dzisiaj. I bardzo rzadki. No, czyli 1 do 1 takie same dropy jak na moim głównym koncie. Jeszcze, a dobra, nieważne, bo ostatnio dropem Karla na koncie, ale to nie te konto. I dobra, jeszcze wam tylko pokażę, czy ja mam, o, mam moje konto. No to tyle się zmieniło na moim koncie tutaj, że czemu nie mogę kliknąć? Halo, lag. Aha, dobra, no to mam już
3, 4, 5, 6, 25 rangi, tak wygląda moje konto. Ostatnio właśnie wbiłem dla Shelly, Bibi i Mortisa. I tak wygląda na razie moje konto. Możecie napisać, ocenić. Willow ostatnio też zdobyłem. No i nara.